Korekta do faktury sprzedaży. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wystawić korektę do faktury, którą wystawiłeś dla swojego kontrahenta. Przechodzimy do sekcji przychody i odszukujemy na liście dokumentów przychodowych fakturę, którą chcemy skorygować. Klikamy na trzy niebieskie kropki obok wybranej pozycji. Następnie z listy rozwijanej wybieramy opcję Wystaw korektę. Data ujęcia korekty w rozliczeniach będzie związana z powodem wystawienia korekty. Pomyłka w pierwotnej fakturze np. błędna cena data z okresu księgowania pierwotnej faktury. Inne zdarzenie np. zwrot towaru czy udzielony rabat data z bieżącego okresu. W naszym przypadku przyjmijmy, że nastąpił zwrot towaru sprzedaliśmy dwie sztuki towaru klient zwrócił nam jedną z nich. Wybieramy datę z bieżącego okresu rozliczeniowego. Następnie uzupełniamy powód korekty, zwrot towaru. Zmieniamy dane w sekcji pozycje. W polu ilość zmieniamy wartość 2 na 1. Pozostałe dane w naszym przypadku nie zmieniają się, więc zapisujemy wprowadzone zmiany. Poleceniem zapisz. Pamiętaj, jeżeli chcesz wystawić korektę na 0, powinieneś w polu ilość zmienić wartość na 0. Pozostałe dane pozostają bez zmian. Korekta do faktury będzie widoczna na liście dokumentów z datą jej wystawienia. I gotowe. A teraz spróbuj zrobić to samo i przekonaj się, jakie to proste. Dziękuję za uwagę.